Przed nami intensywny dzień szkoleń, warsztatów, różnego rodzaju tematów dla branży gastronomicznej. Jest to F&B Day, więc dzień dla kierowników, menadżerów gastronomii, inwestorów gastronomii. Także tutaj przygotowaliśmy wiele różnych tematów z zakresu ekonomii, zarządzania, marketingu internetowego, a także inspirujący warsztat metodą design thinking, jak zwiększyć ruch w godzinach bez ruchu. To będzie dzisiaj też w programie. Oraz prelekcja partnera wydarzenia firmy Post Bistro. Dowozy jedzenia na własną rękę czy poprzez serwis online, który prowadzi Mateusz Wawro. Już za moment. Dobra, to na początku się przedstawię. Nazywam się Mateusz Wawro i szybkie kilka pytań. Czy ktoś był na moim wykładzie 2 lata temu? A czy ktoś oglądał mój kanał na YouTubie? Dobrze. Ilu z Państwa już korzysta z dostaw, w sensie ma dostawy w swoich lokalach czy w swoich firmach? Okay. A ile osób korzysta z portali typu Uber Eats czy Wolt, Pyszne.pl z własną dostawą? Okay, czyli nikt nie ma firmy, nie zatrudnia firmy kurierskiej takiej, która poza tym, że pozyska zamówienie, dowiezie również zamówienie samemu. Okej, okay, a ile z Państwa realizuje ponad 20 zamówień dziennie w dostawie? Okay. Na początek kilka słów o mnie, skąd się tutaj wziąłem, kim jestem, a mianowicie tak, w 2004 roku otworzyliśmy razem ze wspólnikiem pierwszego food trucka, od niego się zaczęło, z daniami jednokarmkowymi. 2 lata później otworzyliśmy kolejnego food trucka, tym razem ze skrzydełkami z kurczaka. Następnie założyłem kanał na YouTubie, który jest głównie o prowadzeniu biznesu. Zaczęło się taki, powiedzmy, food truck od kuchni, biznes od środka. Natomiast potem się trochę się rozrastało. W 2016 roku też otworzyliśmy kontener gastronomiczny. On był przy lunchowej miejscówce w Śródmieściu w Warszawie. I był przemyślany po pierwsze lunchowo, żeby połączyć dwie marki, a po drugie myśleliśmy też o wprowadzeniu właśnie dostaw. I koncepcja była taka, żeby właśnie z kontenera puszczać wygodniej dostawy przez trucków, które się przemieszczają. Następnie 2 lata temu, tuż w sumie przed poprzednim wykładem, otworzyłem pierwszy lokal gastronomiczny. Lokal, znaczy można powiedzieć restaurację, ale to jest ledwo 60 metrów kwadratowych, także mówię lokal. Kura. Sprzedajemy skrzydełkę z kurczaka, jak mówię, tak w stylu amerykańskim. Następnie gdzieś po drodze jeszcze jeden food truck się pojawił, 2 poprzednie zostały sprzedane. W tej chwili mam też agencję taką niedużą marketingową, która zajmuje się przede wszystkim mediami społecznościowymi. I jutro będzie premiera, pierwszy dzień i oficjalne otwarcie 2. lokalu, już większego, 141 metrów kwadratowych. Kura numer 2 również w Warszawie. Okay. Jeżeli chodzi o dostawy, to opowiem trochę o dostawach za pośrednictwem portali, które poza tym, że pozyskają klienta, to jeszcze dowiozą, i trochę o dostawach własnych, realizowanych, zarówno pozyskanych, powiedzmy, przez portale zewnętrzne, jak i pozyskanych samemu oraz o dostawcach. Jeżeli chodzi o moje doświadczenie, to nie uważam się absolutnie za specjalistę w dziedzinie dostaw. Będę mówił o swoim doświadczeniu i o tym, jakie, powiedzmy, nasze przygody się albo przemyślenia pojawiały w międzyczasie. Natomiast przerobiliśmy bardzo dużo wariantów. W tej chwili współpracujemy z 5 firmami w Warszawie. Jest to Room Service, taka bardziej lokalna, stara polska firma, która pozyskuje dostawy i je dowozi. Uber Eats, Glovo, czyli dawniej Pizza Portal, Pyszne.pl z dostawą własną oraz Wolt, nasz podstawowy partner. Jeżeli chodzi o dostawy własne, w zeszłym roku posiadaliśmy kuriera przez prawie rok. Jeszcze 2 czy 3 lata wcześniej próbowaliśmy z własnym dostawcą z kontenera. Natomiast przy naszym modelu biznesu to nie do końca po prostu działało, ale opowiem, jakie są tego plusy, minusy, dlaczego zrezygnowaliśmy. Generalnie dostawy są bardzo niewdzięcznym tematem. Najlepsi są klienci na miejscu przede wszystkim. Klient na miejscu, jedyny koszt, który ponosimy, to poza kosztami stałymi, to jest food cost. Natomiast w momencie, kiedy wchodzi w grę dostawa, to potrzebujemy dodatkowego pracownika. Potrzebujemy zwiększyć koszty dostawy. Albo są to koszty wysłania zamówienia przez portal, albo są to koszty
różnego rodzaju związane z obsługą samochodu, z obsługą dostawy. Natomiast jeżeli prowadzicie gastronomię, to znacie pewnie takie uczucie, że człowiek robi dużo obrotu, dużo jedzenia, przewija się towar, przewija się wszystko, natomiast na koniec dnia niezbyt dużo pieniędzy z tego po prostu zostaje. I w dużej mierze, jeżeli chodzi o dostawy, to tak to wygląda, jeżeli to nie jest dobrze dopracowane i dobrze zorganizowane. Jeżeli chodzi o sprzedaż natomiast przez portale, znaczy jeżeli chodzi o sprzedaż przez portale zewnętrzne, to tak jak tutaj napisałem, jest to trochę sprzedaż dwóch porcji w cenie jednej. Większość portali zewnętrznych ma prowizję rzędu 30%, która bardzo często jest równa food costowi, a to oznacza, że równie dobrze moglibyśmy na miejscu sprzedawać o połowę taniej tak naprawdę. Jak działają portale gastronomiczne? Tutaj akurat mamy załadowany wykres z Pysznego. Natomiast jest to proste. Klient zamawia przez stronę albo przez aplikację, dostaje potwierdzenie, że restauracja przyjęła zamówienie i zamówienie do niego dowozi z odpowiedniego portalu, z odpowiedniej firmy dostawcy. Jeżeli chodzi o stronę restauracji, to wygląda to w taki sposób, że wpada nam na jakiś tablet albo na aplikację czy mailowe zamówienie. To zamówienie musimy zaakceptować, określony w zamówieniu jest czas dostawy, za ile przyjedzie po nią kurier, cena dostawy, czasami pojawia się też odległość, no i po prostu trzeba zrealizować to zamówienie i wydać je kurierowi. I koniec w temacie tak naprawdę. Jest to proste i przejrzyste, a przynajmniej tak to wygląda w teorii. Jeżeli chodzi o plusy zamawiania właśnie przez tego typu portale, a raczej korzystania tutaj właśnie od strony gastronomii, to jest to prostota. Nie potrzebujemy własnej logistyki, nie potrzebujemy zatrudniać dodatkowych osób. Wystarczy obsłużyć ten tablet, na który spadnie dostawa. Plusem jest na pewno też zaufanie klientów do portali, a mianowicie pewnie obstawiam, że przynajmniej połowa z Was ma pewne opory, zanim poda swój numer karty na jakąś losową stronę. Natomiast w momencie, kiedy pyszne.pl logo znajduje się wszędzie, reklamuje się w telewizji, Ubera każdy zna, Wolt i inne firmy też mocno się pojawiają, to jest na pewnego rodzaju ułatwienie w, powiedzmy, zaufaniu do samej transakcji. Portale tego typu dostarczają też darmowy marketing, a mianowicie mają własną bazę klientów, liczoną bardzo często w tysiącach i dobre czasy dostawy, zazwyczaj. Dobre czasy dostawy, ponieważ dzięki temu, że jest to, powiedzmy, taka chmura jeżdżących po mieście kierowców, to w momencie, kiedy wpada do nas zamówienie, to przydzielane jest zazwyczaj najbliższemu dostawcy po prostu dostępnemu i on je odbiera. I w momencie, w miejscu, gdzie on skończy kurs, to zbiera kolejne zamówienie. Także nie ma tego problemu, tak jak przy dostawach z własnego punktu, gdzie powiedzmy, działamy satelitarnie i kierowca odjeżdża do klienta, a potem wraca z powrotem do nas i tak w kółko. Chyba że mamy suszy, to może jeździć. Minusem korzystania z portali jest oczywiście prowizja. To jest największy minus, gdyż jest to zazwyczaj około 30%. Mamy kilka cen wynegocjowanych trochę mocniej, natomiast, znaczy pewnie nie mogę zdradzać warunków, natomiast większość portali da się znegocjować w okolice 30%. Natomiast są też takie, które w tej chwili zaczynają negocjacje nawet od 38%. Także jest to koszt zaporowy. I jest to koszt, który odstrasza większość osób. Niektóre portale są niedopracowane. Nie wiem, czy jest Glowa w Krakowie? Już jest. Już jest, okej. To mogę podać jako przykład nie do końca dopracowanego portalu. Oni wykupili Pizza Portal. Działa to w sposób dość dziwny. Zamówienia potrafią wpadać, znaczy działają tak, jakby działali na rynku od kilku dni dosłownie momentami. Także potrafi być tak, że kierowca, dostawca wchodzi po 2 minutach od wpadnięcia zamówienia. System ten całej logistyki nie jest jeszcze do końca dopracowany. Natomiast przerabiały to różne portale. Uber Eats 3 czy ile lat temu wchodził do Polski, też dokładnie wyglądał tak samo. Były różne problemy, kierowcy się gubili. Był taki moment, kiedy przyjeżdżali nam głównie zagraniczni dostawcy z tabletami i numer, który oni mieli, numer zamówienia, był innym numerem niż numer, który miała restauracja. Restauracja miała swój restauracyjny numer, a kurier miał numer dostawy. I nie dało się tego w żaden sposób tutaj połączyć momentami. Ponadto dużo osób zgłaszało znajomych problemy z reklamacjami, a mianowicie przy obsłudze klienta za reklamację odpowiedzialny jest portal. Klient w momencie, kiedy coś jest nie tak, zgłasza to
portalowi, Uberowi, Woltowi czy innej firmie, natomiast nie do końca nam. I zgodnie z umową bardzo często jest tak, że to portal dysponuje naszymi środkami. My raczej jesteśmy zadowoleni z tego, w jaki sposób to się odbywa, natomiast słyszałem o dużych niezgodach odnośnie, czy zrekompensować jakieś pomyłki, czy nie, między właśnie klientem, między restauracją a firmą. Jeżeli chodzi o dostawy własne, to ogólnie dostawy się charakteryzują sezonowością. Niezależnie od tego, kto będzie woził nasze jedzenie, to co do zasady, im rzadsza pogoda, tym zazwyczaj dostaw pada więcej. To jest szczególnie widoczne w lecie, kiedy zaczyna się jakaś burza, kiedy jest naprawdę nieprzyjezdnie. Firmy, które mają kurierów rowerowych, mają problem, bo kurierzy się wywracają, jest ich za mało, jeżdżą przemoczeni i nie wyrabiają, natomiast tablety pikają po prostu non-stop, że wpada kolejne zamówienie. Ponadto przy dostawach własnych musimy zadbać o marketing. Nie korzystamy tutaj z bazy klientów, którą oferują nam duże portale jako ten własny, powiedzmy, fanbase. Ponadto musimy obmyśleć system przyjmowania zamówień. U nas był taki problem, że w momencie, kiedy wpadało zamówienie, głównie telefoniczne, to osoba na słuchawce przykładowo musiała w miarę znać ulicę Warszawy. Zasięg dostaw mieliśmy około 4 km ustawiony i w momencie, kiedy dzwonił klient, to on podawał po prostu adres. I ta osoba musiała, przyjmująca, wejść na Google Mapsa, wyszukać, jaki jest zakres, czy będzie korek, czy nie będzie korek, czy jesteśmy w stanie zrobić odstępstwo. I sam już czas, powiedzmy, przyjęcia tego zamówienia potrafił się wydłużać. Ponadto bardzo często zdarzali się klienci, którzy chcieli gdzieś tam plus minus nagiąć, odpowiedzieć, że tak, mieścimy się w strefie, a w rzeczywistości się nie mieścili o drugie tyle. Plus, jeżeli chodzi o posiadanie własnego dostawcy, są też takie, że w zależności od tego, jak duży jest biznes, w naszym wypadku dostawca pomagał, był też pracownikiem. Nigdy nie mieliśmy czegoś takiego, żeby dostawca siedział w samochodzie i czekał po prostu na zamówienie. Raczej był to po prostu pracownik z prawem jazdy i gdzieś na początku mógł pomóc umyć salę, czy nie wiem, nawet jeżeli się nie znał, powiedzmy, na samej kuchni, to wprost w czynnościach. Także powiedzmy, nie było tego niewykorzystanego czasu, bo i tak znajdowaliśmy dla niego jakieś zajęcia. Jeżeli chodzi o problemy z dostawą, to mogą pojawiać się problemy w zarządzaniu tym. Jest o wiele ciężej połapać się też, kiedy przyjedzie do nas dostawca. Przykładowo my mieliśmy założoną grupę na Facebooku, gdzie dostawca pisał, za ile minut będzie po kolejne zamówienie i kiedy naszykować się z odbiorem. I w momencie, kiedy jest duży ruch w lokalu, to stanowiło stanowczy problem bez jakichś dodatkowych wsparć ze strony aplikacji czy innych urządzeń. Dużym problemem jest również ilość zamówień. Jeżeli bawimy się w dostawy i robimy to na niezbyt dużą skalę, przykładowo będziemy mieli 10 dostaw dziennie, to zazwyczaj jest tak, że te 10 dostaw dziennie nie wpadnie co godzinę przez 12 godzin, tylko wpadną wszystkie naraz w porze lunchowej, a potem drugie wszystkie naraz w porze wieczornej. W związku z tym, w momencie, kiedy mamy jednego dostawcę i on jeździ od lokalu do klienta i tak zawraca w kółko, to się potem okazuje, że on jest w stanie na poziomie Warszawy, powiedzmy, w dobrych warunkach zawieźć 2,5 dostawy, tak jak my robiliśmy. W zimie nawet były to czasem gorsze wyniki. Jeżeli wpadły 3 zamówienia naraz, to ten trzeci gotowy człowiek, który był dowożony jako ostatni, dostawał na przykład w zimie zamówienie po ponad 1,5 godziny. Jak tutaj pojawia się też dość mocna dysproporcja, na którą my cierpiliśmy, a mianowicie w poniedziałek i wtorki potrafiliśmy mieć 2 czy 4 zamówienia, natomiast w weekendy potrafiło nam wpaść 30 zamówień naraz. Także ten jeden kierowca, którego mieliśmy zatrudnionego na 7 dni w tygodniu, w weekendy nie wystarczał i to absolutnie nie wystarczał. Natomiast w tygodniu się nudził i głównie pomagał w lokalu. Ponadto jak człowiek popodlicza, ile kosztuje dostawca, to jest dużo kosztów ukrytych, o których można zapomnieć, natomiast za chwilę dojdziemy do tabeli, gdzie jest to trochę lepiej rozpisane. Dobra, jest jeszcze trzecia możliwość, a mianowicie zamawianie przez portale, a zrealizowanie tego za pomocą własnej dostawy. W takim wypadku prowizja jest trochę niższa, odpada nam koszt marketingu, natomiast logistyka zostaje po naszej stronie.
Czyli przykładowo przyspieszne.pl, bodajże w tej chwili, w momencie, kiedy wpadnie do nas zamówienie z ich tabletu, to kosztuje to około chyba 14%, aczkolwiek ręki sobie nie dam uciąć, bo od dłuższego czasu nie mamy rocznego w tej formie. Plus jest taki, że w momencie, kiedy sami zarządzamy, powiedzmy, własnym kontem na tego typu portalach, to jesteśmy w stanie sobie ustawić jakąś opłatę za dostawę. W zależności od tego, jakie to pewnie będzie miasto, w zależności od tego, jaki sprzedajemy produkt, zdarza się nawet, że ludzie 30 zł chcą za dostawę do dalszych stref. Jesteśmy sobie częściowo te koszty w stanie zrekompensować. Przy tego typu portalach też odpada marketing, na który nie każdy chce się zdecydować, żeby robić na własną rękę. I tak, natomiast koszty są duże i są jeszcze większe, ponieważ nie dość, że mamy te koszty własnej dostawy, to jeszcze poświęcamy te około 10 czy 14% dodatkowe. Jeżeli chodzi o porównanie finansowe, ile kosztuje zamówienie takie zewnętrzne, to przez portal typu Uber Eats jest to 30% netto od wartości zamówienia, plus koszt pakowań na wynos, który gdzieś też trzeba uwzględnić, i ewentualnie koszty uruchomienia. W zależności od podroku, w zależności od tego, na jakiego przedstawiciela trafimy, albo to po stronie właśnie tego portalu, z którym będziemy współpracowali, jest sesja zdjęciowa, albo musimy ją zorganizować sami. Natomiast czasami trzeba kupić tablet, czasami jest to tablet za 500 zł z drukarką, a czasami jest narzucone, że trzeba kupić najnowszego iPada za 2000 zł. Także koszty wejścia potrafią się też pojawić. Zależy od skali biznesu, natomiast w momencie, kiedy decydujemy się na 5 portali naraz, to one potrafią urosnąć do już znaczącej kwoty. Zrobiłem taką tabelę. Ona jest rozpisana przede wszystkim na dzień, na jedno zamówienie. Założyłem tutaj, że nasz dostawca będzie siedział przez 12 godzin, jego pensja to jest 15 zł netto, nie jest on studentem, tylko płacimy od tego ZUS z dobrowolną stawką chorobową, czyli to jest 15 zł netto dla dostawcy plus 10 zł jeszcze na ZUSy. To daje koszt samej pracy na poziomie 300 zł za to, żeby posiedział u nas dostawca i czekał na zamówienia. Poza tym jakieś różne głupie koszty, które można rozpisać dziennie, typu wyżywienie, do tego pojazd. Czy to będzie wynajem? Tutaj akurat sprawdziłem, że Pyszne.pl proponowało za 500 zł, nie wiem, jakiegoś takiego maila, paliwo około 3 zł za kurs, ubezpieczenie. To są nieduże koszty, natomiast po prostu trzeba pamiętać, że te 2,50 tu, 2,50 tam na dużą skalę składa się do naprawdę dużych kosztów przez 365 dni w roku. Do tego nieduża korekta na różne rzeczy w stylu upuszczone zamówienia, porwane torby, zalane zamówienia, ktoś nie dojechał. Uwzględniłem też mandaty, bo zawsze się zdarzają przy dostawach. Razem to daje koszt na poziomie 360 zł netto, żeby utrzymać kuriera. I w przeliczeniu na jeden kurs, jeżeli ten kurier zawiezie jeden kurs, to ten jeden kurs nas kosztuje 360 zł. Analogicznie, po rozbiciu na kursy, jeżeli kurier zawiezie 5 kursów, to każdy z tych 5 kursów będzie kosztował 75 zł i tak dalej. Tutaj jest trochę zasłonięte, natomiast kończy się na około 30 kursach, gdzie kurs kosztuje 14,80 według tej kalkulacji. Można oczywiście wziąć na to poprawkę, a mianowicie poprawkę około 7 zł, tak jak taka podstawowa, powiedzmy, stawka, którą bierze Uber Eats czy Volt za dostawę. Dzięki temu będziemy w stanie sobie to zrekompensować. I w ten sposób, przykładowo przy 20 kursach dziennie dla jednego kierowcy, ten koszt będzie nam spadał z 20 zł 80 groszy na 15 za kurs. Tutaj trzeba też inne rzeczy uwzględnić. Nie uwzględniłem w tej kalkulacji, że w momencie, kiedy zamówienie wpada przez portal, to nawet od tych 7 zł będzie potrącone te 14 czy 10, czy ile tam jest dla samego portalu. I idąc dalej, przy założeniu, że food cost to jest 30%, w sensie takie bardzo proste obliczenie, że jeżeli sprzedajemy jedzenie za 15 zł, to 10 zł trafia do kieszeni, a 5 zł stanowi koszt samego jedzenia. Obrót potrzebny na pokrycie kosztów przy Pyszne.pl, które zaciągnie też 14% własnej prowizji, to żeby pokryć koszty tej jednej dostawy, znaczy tych 360 zł, to musimy zrobić około 670 zł obrotu brutto. Analogicznie, żeby pokryć koszty dostaw w liczbie 20, to musimy przy własnym dostawcy zrobić 784 zł obrotów. I dalej tak.
obrót, od którego opłaca się własna dostawa, ponad 30% dla portalu. Warto powiedzieć, że w momencie, kiedy korzystamy z usług portalu zewnętrznego, to zazwyczaj nie mają jakiegoś minimalnego zamówienia i tak naprawdę nic nas nie interesuje. Jeżeli mamy jedno zamówienie, to płacimy od niego 30% wartości, jak mamy dwa, to nadal jest to 30%. Natomiast w momencie, kiedy ilość zamówień rośnie, to te koszty zaczynają bardziej boleć niż koszty stałe. I idąc tym tropem, przy jednym zamówieniu, gdzie utrzymanie naszego dostawcy to było 360 zł, to musielibyśmy zrobić brutto obrotu 1200 zł, żeby bardziej się zaczął opłacać dostawca własny. Na przykładzie 20 dostaw to jest jakieś 1388 zł. Jeżeli jesteśmy w stanie z jednego dostawcy wysłać dostawy ponad 1400 zł, to bardziej według tej kalkulacji opłaca się posiadanie własnego kuriera niż posiadanie portalu. I dalej, dla jakiej wartości zamówienia dostawa własna pokrywa się z kosztami przez portal? Przy jednym zamówieniu wiadomo, to będzie te 1200 zł, o których mówiliśmy, natomiast dalej idzie to analogicznie i przykładowo przy 20 dostawach dziennie wartość zamówienia, żeby opłacało się zamówić przez portal, musi wynieść do 70 zł. Powyżej tego bardziej się opłaca na własnym dostawcę, bo po prostu te koszty procentowe będą przewyższały koszty utrzymania dostawcy. Pytam się znajomego, który współpracuje z pyszne.pl od 4 czy od 5 lat i ma chyba 4 czy 5 dostawców na raz, ile jego dostawcy jest w stanie zawieźć zamówień, to mówił, że 20 generalnie daje radę na spokojnie zrobić. My mieliśmy z tym problemy, natomiast im większa skala, tym jest łatwiej po prostu. W momencie, kiedy działamy już na 3-4 dostawców, to jeden będzie wyjeżdżał na północ, jeden na południe. Da się to zamówienie w jakiś sposób łączyć, da się optymalizować trasy. Natomiast naprawdę no, trzeba się trochę bardziej temu poświęcić niż działanie dla 5 dostaw dziennie, bo będzie to po prostu drogie. Okej, taki przypadek. Co jakiś czas nam wpadają do lokalu zamówienia rzędu 500 zł. I często jest to zamówienie składane telefonicznie. Dzwoni klient, pyta się, w jaki sposób zamówić, czy musi dać znać wcześniej, żebyśmy byli przygotowani zrealizować takie zamówienie. I wtedy to, co pierwsze się nasuwa, to w momencie, kiedy odeślę go do jakiegoś portalu, to ten jeden kurs będzie kosztował 150 zł za jedną dostawę. I tutaj pojawia się właśnie dylemat, co z takimi przypadkami robić, to czy wysyłać pracownika taksówką, czy samemu jechać, bo czasem bardziej się opłaca wyjść z domu na te 15 minut, dojechać, spakować jedno zamówienie, zawieźć i nawet wrócić do domu. I to trochę pokazuje, powiedzmy, ból, który się pojawia w momencie, kiedy działamy z portalami. Natomiast to też trzeba rozpatrywać, po pierwsze, w skali całego miesiąca, a po drugie jakieś znaleźć rozwiązanie. No i gdzieś to się raczej sprowadza do tego, że trzeba przeboleć tego typu koszty w momencie, kiedy się nie ma własnego dostawcy. Czy dużo tracimy rezygnując w ogóle z dostaw? Znaczy to są trochę takie pytania retoryczne, które zapisałem. Czy wielu klientów zrezygnuje z kupowania u nas? Czy da się nauczyć klientów, żeby sami odbierali jedzenie? Czy uruchamiając dostawy tracimy klientów na miejscu? Jeden ze znajomych ma lokal 250 metrów kwadratowych. Miał dostawy, natomiast bardzo mocno się pokłócił ze wszystkimi możliwymi portalami. Nie do końca to działało tak, jak chciał. I nawet zauważył, że klienci z jego bloku, który miał, nie wiem, 200 metrów długości, potrafią zamówić przez portal, bo wolno zapłacić te 7 czy 9 zł, żeby ktoś mi to zamówienie doniósł. On natomiast do tego zamówienia płaci właśnie dodatkowe 30%, które się przekłada 30 zł na 60 zł na różne duże rachunki. Natomiast zrezygnował też na pewnym etapie z dostaw i mówił, że część z tych osób nauczyła się po prostu przychodzić i odbierać na miejscu, ewentualnie zamawiać telefonicznie do odbioru. Mój punkt widzenia natomiast jest taki, że ja osobiście w tej chwili nie mam absolutnie czasu gotować. Jemy albo na mieście, albo bardzo dużo zamawiamy. Bardzo dużo zamawiamy przez portale i generalnie uważam, że zamówienia w dostawie, kupowanie jedzenia w dostawie, wszelkiego rodzaju systemy typu delivery są przyszłością w restauracji. Tak jak kupa osób zamawia diety pudełkowe, coraz więcej Polaków zaczyna jadać też na mieście, coraz więcej osób zaczyna zamawiać, to jest to bardzo rozwijający się sektor. Także wydaje mi się, że trzeba mimo wszystko iść z biegiem czasu i realizować dostawy, tylko realizować to w sposób odpowiedni dla naszej charakterystyki biznesu.
Okej, i na przykładzie Kury, czyli mojego lokalu. 30, znaczy Kura to lokal nieduży w sensie, to jest 60 metrów kwadratowych, około 18 miejsc siedzących. Bardzo dużo osób zamawia i odbiera na miejscu. Natomiast jeszcze więcej sprzedajemy w dostawie. Jest 30 do 37% w zależności od sezonu. W zimie będzie to bardziej 40%. Natomiast w lecie, kiedy mamy ogród, jak i ludzie są w stanie faktycznie dojechać i usiąść u nas, będzie to bliżej 30% sprzedaży w dostawie. Średnia wartość rachunku to jest od 45 do 55 zł. Plus odstępstwem jest firma Room Service. Oni działają w taki ciekawy sposób, że pozyskali dużo klientów spod Warszawy, dużo bogatych klientów. Potrafią wozić kursy rzędu 30-40 km nawet. No i biorą za to odpowiednią cenę i mają wysoki średni koszyk. Także tam mamy w ogóle chyba 93 zł średniego zamówienia. Jeżeli chodzi o własnego kuriera, to od początku działalności, to było od 2 lata temu do powiedzmy rok temu, mieliśmy własnego kuriera i udało nam się to rozkręcić na tym etapie do poziomu 10-11 dostaw dziennie. Jestem pewny, że w tej chwili bylibyśmy w stanie zrobić to na największą skalę, natomiast też moce przerobowe przy takim lokalu trochę utrudniają nam jakąkolwiek inną logistykę niż tutaj wysyłanie zewnętrzne. Mieliśmy również ogromne problemy z czasem w dostawie w okresie zimowym. A mianowicie Kura mieści się w Śródmieściu Warszawy i potrafiło być tak, że kurier wiózł 1,5 godziny jedną dostawę. Kwestia wpadnięcia po prostu w odpowiedni korek i totalnego zablokowania się. Okej, jeżeli chodzi o firmy, które wożą jedzenie. Jest jeszcze, powiedzmy, czwarty rodzaj firm, czyli firmy, które dowożą jedzenie za zryczałtowaną wartość, można powiedzieć. Czyli tak jak możemy, powiedzmy, spróbować wysyłać jedzenie za pomocą zwykłego, standardowego Ubera czy innej taksówki, to są też taksówki jedzeniowe. Średnio taka firma bierze 15 zł za kurs, czyli na pierwszy rzut oka jest to bardzo dużo. Jak mówimy o zamówieniach na poziomie 45 czy 50 zł, to jest to nadal bardzo dużo. Jakby przeliczamy sobie wszystko bardzo dobrze, ile kosztują różnego rodzaju inne opcje, no to już jest trochę lepiej, szczególnie przy zamówieniach dużych, typu to, co za 500 zł nam się trafia, to wolimy zapłacić 15 niż 150. Natomiast jeżeli chodzi o takie firmy, to polecam podpisać jakiś kontrakt z tego typu firmą, jako w razie czego taka awaryjna pomoc. W momencie szczytu lunchowego, szczytu wieczornego, lepiej jest wydać te dodatkowe 15 zł i nie stracić klienta, dowieźć ciepłe jedzenie, niż po prostu, żeby dowiózł to na siłę nasz własny kurier po 2 godzinach czasu. Albo zimne przykładowo, jeżeli pojeździ z tym po mieście. Natomiast jeżeli chodzi o nasze doświadczenie, generalnie najwięcej korzystaliśmy z 2 firm. Tutaj Daily Go nie ma, natomiast była też firma Daily Go, która potem się zamieniła gdzieś tam w Volta częściowo. Natomiast jeżeli chodzi o przykładowy delivery service, to tak jak jestem spokojnym człowiekiem, to tak, pamiętam, że takie na 5 ostatnich takich naprawdę momentów agresji, 4 z nich w ciągu ostatnich lat oni wywołali, bo potrafili zrobić naprawdę rzeczy, z których odebrać zamówienie od nas, pojechać do kolejnej restauracji, odebrać jedzenie z tamtej restauracji, zawieźć jedzenie z restauracji, a potem utknęli w korku jeszcze stojąc cały czas z naszym jedzeniem i nie dowieźli go do klienta. Natomiast nagminnie zdarzały się przypadki, kiedy firma przyjeżdżała, znaczy dostawaliśmy wiadomość po 15 minutach, kiedy powinien się odbyć odbiór, że dostawca przyjedzie za kolejne 20 minut. I tutaj już nie było tak fantastycznie, jeżeli chodzi o reklamację kursów, tylko naprawdę trzeba było z nimi walczyć, żeby zwrócili za to jedzenie, które trzeba robić od nowa i wyrzucać. Jeżeli chodzi o firmy dostarczające jedzenie, to też warto poszukać takiej, która będzie miała po pierwsze niski koszt, a po drugie w miarę przejrzyste warunki. Dostawaliśmy dużo maili od tego typu firm i często są różnego rodzaju skomplikowane systemy w stylu rezerwacje kursów na odpowiednie godziny, rezerwacje ilości kursów dziennie. Jeżeli zarezerwujemy kursy, to będziemy mieli trochę taniej. Jeżeli zarezerwujemy jakiś inny pakiet, no to będzie drożej, ale mamy gwarancję odbioru w ciągu jakiegoś tam okresu czasu, który zagwarantuje. Okej. Jeżeli chodzi o dostawy, to tak, na pewno bardziej się, jeżeli nie angażujemy się mocno w dostawę, to na pewno bardziej się opłaca nam podpisać kontrakt
po Zuberice przykładowo. Stanowczo mniej zawodzi nas zapłacenie za tablet i sprawdzanie, czy wpadnie kilka zamówień, niż walka z własnym dostawcą. Natomiast jeżeli chcemy naprawdę się zaangażować w to i mieć dużo dostaw, to wszyscy powiedzą, że własny dostawca jest bardziej opłacalny. Oczywiście nie jest tak opłacalny jak sprzedaż na miejscu, natomiast mając własną kontrolę i pełną kontrolę nad dostawami, jesteśmy w stanie je optymalizować, jesteśmy w stanie szukać dodatkowych złotówek. Ta kalkulacja, którą widzieliście, gdzie tam 15 zł wychodziło za kurs przy 20 zamówieniach, oczywiście tam da się uciąć. Można uciąć koszty paliwa, koszty kuriera. Możemy zatrudniać studentów, a nie ludzi, gdzie płacimy ZUS-y. Także jest dużo możliwości, żeby naprawdę to zmniejszyć. Natomiast na potrzeby kalkulacji, wiadomo, to było... No to jest tak jak z biznesem. Człowiek zakłada, że otworzy knajpę za 100 tysięcy, a potem już kończy wydawać 200 tysiąc i jeszcze się inwestycja nie kończy. Okej, jeżeli wszystko tak robimy, kosztuje, to jak na tym zarobić? Przede wszystkim korzyści skali. Korzyści skali z tego, żeby mieć dużo dostaw, żeby mieć dużo dostawców. Mocno musimy się skupić na własnym marketingu, na pozyskiwaniu dostawców, na pozyskiwaniu dostaw telefonicznych oraz z własnej strony internetowej. Trzeba starać się jak najbardziej omijać wszelkiego rodzaju pośredników, którzy biorą procentowe opłaty. Nawet proste rzeczy w stylu dorzucanie ulotek do dostaw, które realizuje Uber. Możemy na początek przykładowo podpisać umowy z portalami, ale docelowo starać się tych klientów przekierować na własną dostawę. Bardzo wiele osób robi w taki sposób właśnie, że stara się zapewnić atrakcyjniejsze warunki na ulotkach dorzucanych do zamówień, które ktoś im zmarketinguje. Jeżeli chodzi o korzyść skali, to tak jak mówiłem, po prostu musimy przebić pewien próg opłacalności i wtedy to zaczyna mieć ręce i nogi. Warto zastanowić się też, jaki produkt sprzedajemy. W sensie na siłę nie kombinowałbym, żeby sprzedawać wszystkiego rodzaju jedzenie. Natomiast w momencie, kiedy coś jest pizzą, czyli możemy poświęcić... Pizza ma niski food cost, w związku z tym możemy poświęcić go na zapłacenie za dostawy. Tak samo, jeżeli sprzedajemy coś, co się dobrze wozi, przykładowo, nie wiem, zupy w porcjach dużych czy sushi. Tego typu towary naprawdę łatwo się wożą i ułatwiają one po prostu logistykę. Okej, jeżeli chodzi o marketing własny, to są w sumie dwie drogi. Pierwsza droga jest taka, żeby budować mocny brand, z którym ludzie będą się utożsamiali, przede wszystkim wykorzystując tutaj media społecznościowe. Natomiast drugi sposób to jest pozycjonowanie. Na przykład pozycjonowanie w Google na hasłach różnego rodzaju. Pizza nocą, burger nocą, dostawy do biura, dostawy jedzenia. Wszelkiego rodzaju hasła, takie, które przynoszą krótkotrwałe, szybkie efekty. Człowiek zamawia i po prostu je u nas. Jeżeli chodzi o brand, to temat jest o wiele bardziej skomplikowany. Tutaj ogólnie musimy, powiedzmy, dostarczać klientom pełen pakiet. Musimy się zastanowić, co sprzedajemy, w jaki sposób, jaki jest nasz wizerunek i powiedzmy, wyjść od samych podstaw. I też od podstaw po prostu, tak jak napędzamy ruch na miejscu, to w ten sam sposób będziemy napędzali też ruch w dostawie. To zasadniczo niczym się nie różni, poza tym, że klient nie musi wychodzić z domu. Jeżeli chodzi o osiąganie dobrych wyników na portalach, warto zgłębić, jakie są warunki. Natomiast co do zasady, im więcej się sprzedaje w dostawie, tym się jest wyżej w portalach. Im ma się lepsze czasy, tym też jest się wyżej. Im ma się lepsze oceny, tym jest się wyżej. Natomiast podstawowe założenie jest takie, że ci, co dobrze sprzedają, to dobrze sprzedają. Czyli warto przykładowo na danym portalu pojawić się wcześniej. W momencie, kiedy będzie do Krakowa przykładowo wchodził Volt za kilka miesięcy czy kilkanaście, to warto być jednym z pierwszych osób, które podpiszą z nim umowę, tak żeby poznać się ich klientom. Wyrobić już sobie dobrą opinię, wyrobić sobie jakąś pozycję. Niestety na większości z nich ciężko jest w tej chwili się wybić, bo już od jakiegoś czasu działają na rynku. I są pewne usprawnienia, przykładowo Pyszne. Kiedyś naprawdę to nakręcało w taki sposób, że im więcej się sprzedawało, tym się więcej sprzedawało. I absolutnie na topie były zawsze wszelkiego rodzaju kuchnie w stylu kuchnia cateringowa z kuchnią polską,
pod tym samym adresem jeszcze pierożki, nie pierożki, 2000 opinii, średnia jakość, średnia cena, natomiast dużo po prostu sprzedawali i byli wysoko. W tej chwili jest tak, że przykładowo Pyszne bierze pod uwagę 20 ostatnich opinii na temat jedzenia i w ten sposób pozycjonuje. Ok, i teraz pytanie, czy przekierowywać osoby zamawiające na portale? Przy małej ilości zamówień nie mamy wyboru. Jeżeli są osoby, które chcą zamówić, to my robimy w taki sposób, że mamy 5 portali, z którymi współpracujemy, natomiast 4 z nich ukrywamy. Wskazujemy ten, na którym mamy najlepsze warunki, jeżeli chodzi o prowizję i właśnie tam przekierowujemy ruch wszystkich klientów. Jeżeli natomiast decydujemy się na własnego dostawcę, to przekierowywanie gdziekolwiek, jakichkolwiek klientów jest absolutnie niewskazane. To, co chcemy zrobić, to zrezygnować z prowizji. Albo chcemy przekierować ich na własną stronę internetową i nakłonić ich, żeby korzystali przykładowo, nie wiem, z systemu zamówień online, taki jak robi AppMeny, czy chcemy po prostu, żeby zamawiali telefonicznie. Natomiast nie opłaca się przekierowywać na portale. Podstawową korzyścią w ogóle skorzystania z portali jest to, że oni dają marketing, oni mają własną bazę korzystających klientów. Jeżeli nie chodzi tutaj o to, żeby to restauracja im nakręcała kolejnych klientów, tylko żeby właśnie z tej bazy skorzystać. W momencie, kiedy braliśmy Ubera, wiedzieliśmy, że opłaty będziemy mieli większe niż u pozostałych. Natomiast założyliśmy, że nie reklamujemy go, nie publikujemy na stronie, na żadnym Facebooku, nikomu się do niego nie przyznajemy. Staramy się korzystać z jego klientów, żeby u nas zamawiali, a nie żeby nasi klienci przeszli tam. Popularne są również różnego rodzaju fejkowe konta czy kuchnie wirtualne. To co do zasady większość portali zabrania, natomiast jest tak, że w momencie, kiedy gdzieś tam podmieniamy adresy, czy podpiszemy w jakiś inny sposób umowy, to możemy przykładowo z jednej restauracji sprzedawać 5 różnych asortymentów. Albo możemy ten sam asortyment sprzedawać pod 5 różnymi profilami. Największe portale są pełne tego typu kuchni. Jak się popatrzy na rzeczy, które gdzieś tam przede wszystkim mają nocą wypisane, góra i frytura nocą, pierożki nocą, jakieś kuchnia polska nocą, pizza nocą. Nie mówię, że wszystkie, natomiast co do zasady dużo z nich to jest po prostu jedna kuchnia gdzieś ukryta w tanim miejscu, duża kuchnia cateringowa, która zajmuje się wysyłaniem tego typu zamówień. Bardzo często w tego typu kuchniach porozkładane są tablety w liczbie przykładowo 15 i po prostu wpadają różnego rodzaju zamówienia, a wychodzi to po prostu z jednego miejsca. My w tej chwili mamy jednego klienta marketingowego, który właśnie w ten sposób poszedł. Dąży do tego, żeby rozkręcić ruch na tyle, żeby własnego dostawcę zatrudnić. Natomiast zaczęli po prostu od tego, że jako nowi klienci portali internetowych gdzieś tam są troszeczkę mocniej wypromowani. Natomiast sprzedają chyba 6 asortymentów czy 7 różnego rodzaju, które i tak produkują, i tak mają gdzieś tam pod powiedzmy biznesy food trackowe zrobione. Natomiast wychodzi to po prostu z jednego miejsca. I coraz więcej firm tak działa i coraz więcej firm się rozkręca. Jest to no, ciekawy biznes, natomiast na pewno jest ciężki. Osobiście próbowaliśmy odpalić drugą markę kurczakową w Warszawie, tak żeby poza którą zrobić sobie własną konkurencję z adresu takiego trochę bardziej ukrytego. Natomiast na całe szczęście nie mieliśmy czasu się tym zająć po prostu. Ruch sami w sobie mieliśmy na tyle wystarczający, że gdzieś ten temat poszedł na bok. Ale jest to bardzo popularne. Jakbyście poszukali po różnych portalach, firmy, które się pojawiają na stronach i wyszukali je na Facebooku, bardzo często będą to firmy, które mają 15 lajków, 50 lajków, 70, 3 posty na krzyż, także nie jest to prawdziwa istniejąca marka, powiedzmy, jedzenia związana z restauracją. A po prostu ktoś, kto korzysta na tym, że dostarcza dany asortyment i gdzieś próbuje ukryć większy kawałek rynku w ten sposób. Dobra, jeżeli chodzi o optymalizację dostaw własnych, to są różnego rodzaju programy, które wspomagają dostawy. Są różne, natomiast tutaj jako przykład, czyli zintegrowane AppMeny, które zintegrowane z Pozbistro. A mianowicie AppMeny instaluje się na własnej stronie internetowej. Dzięki temu osoby, które nie chcą składać zamówień telefonicznie,
są w stanie je złożyć online właśnie na waszej stronie. Jeżeli chodzi o warunki korzystania z Admini, to pewnie przez stoisko pozwistu najlepiej podpytać. Natomiast co do zasady, tego typu portale albo biorą jakąś opłatę zryczałtowaną za zamówienie, 3 zł, 4 zł, 5. Czasami proponowano mi kilka procent, natomiast no, jaka korzyść było, że pyszna bierze 14%, a ktoś weźmie ode mnie 8 czy 9. Różnego rodzaju są warunki, natomiast no, można mieć własny system po prostu zamówień online. Jest to o tyle dobre, że z mojego doświadczenia telefon potrafi się zakorkować. Jeżeli mamy naprawdę dobry ruch, to jeszcze na tyle ciężki asortyment, że dłużej trwa sama rozmowa telefoniczna, to czasem ciężko się dodzwonić do lokalu. Ponadto, jeżeli chodzi o samo dzwonienie, to dużo osób po prostu ma pewnego rodzaju opór przed dzwonieniem, przed rozmową z człowiekiem. Nie wiadomo nigdy, na kogo się trafi, nie wiadomo, jak się dogada. Natomiast to, co po prostu przyklepie się w internecie na stronie internetowej, to czarno na białym mamy zapisane, że zostaliśmy zrozumieni i że zamówienie zostanie zrealizowane tak, jak zostało zrobione. Ponadto są też aplikacje do zarządzania kurierami. Jeżeli chodzi o aplikację PostDriver, to ją się instaluje u samych kurierów i wspomaga ona zarządzanie dostawami. Tutaj zlikwidowany jest częściowo problem przy dużej ilości zamówień. Które zamówienie ma pójść do jakiego kierowcy? W którym miejscu jest kierowca? Z jakiego miejsca spada zamówienie? Który kierowca ma zabrać które? Znaczy nie zawsze wiemy, czy dana lokalizacja jest w ogóle na północ czy na południe od naszego miejsca. Są ulice, o których nigdy nikt nie słyszał i są po prostu nieduże. Natomiast tutaj problem ten jest rozwiązany. I jest to kolejny sposób po prostu na optymalizowanie. Najważniejsze funkcje. Znaczy, jeżeli chodzi o to, ile kosztuje i jak działa, to najlepiej podejść do stoiska Pospistra, ani na pewno odpowiedzą chętnie na wszelkie informacje, jak to działa. Natomiast na pewno olbrzymim plusem jest fakt zintegrowania czy to menu, czy tej aplikacji z POS-em. Kupę czasu, ale to kupę czasu naprawdę zajmuje przerzucanie informacji z poszczególnych tabletów, z poszczególnych źródeł, żeby wpisać to do POS-a. Natomiast możliwość zintegrowania wszystkiego w jeden system no, ujmuje pracy osobie, która to obsługuje i działa na kasie. Okej, okay. Jeżeli chodzi o dostawy, to tak, no powiedzmy złota sentencja, że nie jest to złoty biznes. Tutaj nikt nie wchodzi na rynek, który ma w sobie dużo pieniędzy i one czekają po prostu, żeby je podnieść. To raczej jest po prostu nasycony rynek z silną konkurencją i trzeba czymś się wyróżnić. Przynajmniej tak jest w dużych miastach. Na pewno są mniejsze miejscowości, gdzie można być tą jedną z pierwszych firm, która będzie dostarczała jedzenie, natomiast na przykładzie Warszawy jest, no ogólnie jest dość ciężko. Okej, czy z portalami da się negocjować ceny? Co do zasady tak, da się uciąć odrobinę zazwyczaj. Mało który portal chętny jest, żeby mocno negocjować cenę, natomiast tak, w granicach tych około 30% jest to w miarę wykonalne. Czasami warto przeczekać, bo oni sami też zmieniają warunki i czasami na początek można ukraść kilka procent na rozruch, czasami wziąć tablet do dzierżawy zamiast go od razu odkupywać, natomiast co do zasady jest to możliwe. Ok, gotowanie z pasją versus gotowanie z liczbami. Są różne podejścia generalnie, jeżeli chodzi o gastronomię, tak jak, nie wiem, człowiek pogląda przykładowo Magdę Gessler, to tam jest podstawą to, żeby był dobry produkt, żeby wszystko było dopracowane, żeby to był szczery i dobry, powiedzmy, były dobre i szczere składniki wykorzystane. Natomiast jest też drugie podejście, które na pierwszym miejscu będzie kładło liczby. Zakładamy, że nasi odbiorcy chcą w odpowiedniej cenie zjeść dużo, nie do końca będzie ich interesowała jakość. Natomiast po prostu tego oczekują, także da się, powiedzmy, biznes prowadzić na dwa sposoby. I szczerze powiedziawszy, ja nie do końca czuję ten sposób liczbowy. O tak, zawsze raczej kładliśmy jakoś na pierwszym miejscu i staraliśmy się tak, żeby za naszym produktem, za naszą marką szło coś więcej. Natomiast dużo biznesów, naprawdę dużo, dostawowych szczególnie te kuchnie cateringowe, różnego rodzaju punkty, które wysyłają jedzenie, kuchnię polską w miarę tanio, oni bardzo często mają jedzenie niezbyt dobre, jak się pozamawia, ale za to odnoszą na tym polu sukces. Także
Ja polecam oczywiście robienie marki, robienie bardzo fajnego brandu, który ludzie nie tylko będą rozpoznawać na miejscu, ale i w dostawie. Natomiast niekoniecznie jest to najlepszy sposób. Być może warto podejść do tego czysto ekonomicznie i bezbrandowo starać się po prostu dostarczyć jak najlepsze jedzenie i na tym się najwięcej zarobi. Natomiast to jest kwestia podejścia do tego, jak wy to chcecie zrobić sami i co jest dla was ważne. Jeżeli chodzi też o dostawy, generalnie jest tak, że co do zasady staram się słuchać dużo podcastów, głównie zagranicznych. Każdy podcast, nikt jeszcze nigdy nie powiedział, że dobrze da się zarobić na współpracy z portalami gastronomicznymi. Jest tak, że jest to system, gdzie trzy strony są przegrywające. Bardzo często się słyszy, że Uber Eats dokłada do interesu i że to jest bardziej inwestycja po ich stronie, że oni na tym zarabiają. Klient płaci za dostawę i często płaci więcej, niż by zapłacił bezpośrednio, ponieważ gdzieś tam trzeba zrekompensować prowizje i inne koszty. Natomiast sami restauratorzy też tracą, bo mimo wszystko sprzedajemy tutaj tak jakby dwie porcje w cenie jednej. Natomiast ta jedna porcja dodatkowa idzie do firmy kurierskiej. Także z jaką opinią bym się nie spotkał, to ludzie kombinują. Jest to powiedzmy być może nawet bardzo przyszłościowy biznes albo biznes przyszłości. Natomiast ogólnie idea i ogólne postrzeganie jest takie, że to się wydaje takie proste i piękne, ale ludzie nie zarabiają na tym. Te 30% prowizji jest to naprawdę dużo i nie każdy jest w stanie sobie na to pozwolić, bo wystarczy, że mamy źle dopilnowany food cost i może się okazać, że naprawdę zostanie nam potem z tego marży 5 czy 4%. Okej, okay. Jeszcze tutaj zanim dojechałem, rozmawiałem z jednym z przedstawicieli portali, tak nawet wyżej podstawionym, i poprosiłem o kilka argumentów, które oni wskazują jako coś za portalem, za to, żeby korzystać właśnie z dostaw wewnętrznych, w zamian za korzystanie z dostaw własnych. I po pierwsze jest to obrót, znaczy ogólnie co do zasady, że lepiej mieć dostawy niż ich nie mieć. Optymalizacja kosztów jest przejrzyściej, o tak, bo wiemy, że płacimy też 30-33, czy ile tam będzie procent, ale po prostu jest zapłacone. Zawozimy ciepłe jedzenie do klienta. Odbiór dostawa bez czekania, tak. Zazwyczaj mimo wszystko odbiory z tego typu firm są szybsze, bo dysponują oni większą ilością kurierów. Pozyskiwanie klienta, którego inaczej by się nie miało. To jest to, o czym mówiłem, w sensie korzystamy z bazy klientów, którą dostarcza już nam portal, który wchodzi z własnym dużym budżetem reklamowym i ma on swoich użytkowników aplikacji, czy po prostu gości na stronie. Ponadto ciężko zrekrutować własnego dostawcę, bo portale płacą całkiem przyzwoicie, zapewniają dobre warunki i rekrutują bardzo dużą ilość dostawców w tej chwili. I zapewnienie jakości wśród kurierów przez niektóre portale, tutaj z naciskiem na niektóre, to jest przeze mnie dopisane, bo ostatnio menadżerka wyrzuciła jednego z dostawców z lokalu i to się zdarza, znaczy inaczej się współpracuje z własnym pracownikiem, sami go rekrutujemy, wiemy czego się możemy od niego spodziewać, wiemy jak będzie wyglądał, wiemy czy będzie jeździł, wiemy w jaki sposób będzie przenosił to jedzenie, natomiast bardzo często zwracaliśmy uwagę kurierom, żeby przykładowo do samochodu szli od razu w torbie termicznej, a nie nieśli jedzenie prawie że odkryte przy minus 15 stopniach. Różnego rodzaju problemy się pojawiają z kurierami. Przykładowo to był jeden z początków, natomiast wpadło nam zamówienie 70-80 zł, jakieś takie na tamte czasy powiedzmy jeszcze większe. Przyjechał dostawca, zapakował to, pożegnał się po angielsku, bo był raczej osobą zagraniczną, wsiadł na rower, sprawdził gdzie ma dojechać, zobaczył, o nie, za daleko, zostawił jedzenie, poszedł. Także tego typu sytuacje też się zdarzają po prostu w momencie, kiedy mamy nowych dostawców, nad którymi sami nie panujemy. Natomiast przeciw własnym dostawom. Własne dostawy są ciężkim tematem po prostu. Trzeba się w to zaangażować, trzeba tym dobrze zarządzać, żeby to miało ręce i nogi, żeby naprawdę na tym zarobić. Wypadki losowe, czyli wszystko to, co związane z pracownikami, umierające psy, umierające babcie, wypadki samochodowe i każdy możliwy inny przypadek znany w gastronomii, dlaczego ktoś do nas nie dotarł do pracy danego dnia. No i utrzymanie środków stałych. My jeździliśmy w Fordą Fiestą, która chyba paliła, nie wiem, z 12 litrów na setkę. Pomimo tego, że to był stary trup, ale tak, nawet taki mój samochód kosztuje dużo. Okej, na koniec zachęcam do subskrybowania mojego YouTube'a i podążania za moją marką. Jeszcze więcej autoreklamy,
Jakby ktoś był zainteresowany marketingiem w internecie, to też zachęcam do kontaktu. No dobrze, to ja bardzo dziękuję w takim razie wszystkim i chyba czas dobiegł w końcu. Miłego dnia.